Moi drodzy, widzieliście filmy z zawodów ochotniczej straż pożarnych, ochotniczych straż pożarnych powiatu i gminy, Polic i okolic, jak również zaproszonych straż ochotniczych z terenu Niemiec, z rejonu, z miejscowości Penkun i w Albergu. Widzieliście również na zdjęciu głównego organizatora. Nie był to Hans Lipke, tylko prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebieży. Bardzo uczciwy i pożarny człowiek, więc nie powiem Bogumił S, tylko powiem Bogumił Sysiewiera. Bardzo pożarny, uczciwy człowiek. Dzisiaj zaganiany, ale ta cała impreza i to, co Walerian operator nagrał, to mogła się tylko odbyć dzięki jego pracy, którą włożył przez ostatni tydzień. Ale też widzicie zdjęcie tam tak zwanych VIP-ów. I tutaj to jest chyba tragikomedia. No bo to takie dla mnie, to siedzieli i wyglądali jak pierwsi sekretarze do 89 roku. Takie, co to nie ja, a z drugiej strony wielkie. Dokończcie sobie, tak? No, ta, zamiast dopingować tych swoich przedstawicieli, których reprezentują jako VIP-y, krzyczeć coś, wspomagać, jak nie dopingiem, to jakimś ruchem, pokazem, jak to, no cały czas to usiedli, jak taki towarzysz, pajac jeden z drugim, no i tylko chyba czekali, żeby im towarzyszu mówić, no coś tragikomicznego, no, ale widocznie jeszcze za mało demokracji u nas, okres tej transformacji to dopiero 23 rok, więc jak 23 następne lata upłyną, to jestem przekonany, że będą właśnie nie w pozycji towarzysza, tylko w pozycji kapitalisty, człowieka rekreacji i sportu. No to takie zawody to też pewien rodzaj sportu, tak? No i co? My teraz z operatorem Walerkiem jedziemy sobie do domu. Jesteśmy przy zakładach chemicznych Police. Jest ciepło, przyjemnie. No trochę z zapachem nie tak, ale jakoś sobie to damy radę. O, pokażę wam nowy image. Image. Zmiana. Fryzury po polsku, a nie image. Tak? Dziękuję. Zapraszam na podsumowanie za paręnaście minut.